Witam Was serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny z Miłoszem. Dzisiaj chciałabym, żeby Miłosz zaprosił nas tak troszeczkę do baru i pokazał nam, jak w domu zrobić sobie takiego ekskluzywnego drinka, jakiego zazwyczaj zamawiamy, wychodząc do baru. No właśnie, może niekoniecznie, bo jakby to nie do końca do baru, tylko tak bardziej prowizorycznie, bo za barem jest znacznie więcej rzeczy, które można zrobić, a tutaj bardziej chodzi, jak tak domowo można zrobić pewne rzeczy, niekoniecznie jakoś tak ekskluzywnie, ale troszeczkę inaczej niż standardowo, typu jakaś tam wódka z kolą czy coś w tym stylu, czyli zrobić takie fajne koktajle, fajne mam na myśli, troszeczkę inne niż takie właśnie standardowe, tak? Tak. Troszeczkę powtarzam, ale no i to tyle, jakby takie jest założenie, coś Wam tam pokażę, coś powiem, natomiast no też nie ukrywam, że mi pewnych rzeczy brakuje, tak, jakby, bo nie mam, nie czuję się jakoś też, wiecie, mega pewny siebie, tak naprawdę, bo zazwyczaj pracuję w momencie, gdy mam, wiecie, swoją stację, swoje stanowisko pracy, to wszystko jest takie smooth i łatwe, no tutaj troszeczkę będzie kilka wyzwań, ale to tak właśnie o to chodzi, nie, żeby pokazać, jak to zrobić tak bez tych wszystkich sprzętów barmańskich, które na co dzień się ma. Jeżeli ten temat Was interesuje i chcecie wypić z nami drinka, zapraszamy na film. No dobra, słuchajcie, to zaczniemy. Ja jestem fanem generalnie wytrawnych drinków, więc zacznijmy od wytrawnych koktajli. Zdaję się na Ciebie. Tak, i teraz pierwsze, co zrobimy, to tak zwane Dirty Martini. Jeszcze raz, jak? Dirty Martini. Dirty Martini. Tak, martini to generalnie jest bardzo podobne do wódki z martini, tak jak pił James Bond, wiecie, wstrząśnięte, niemieszane, i to będzie dokładnie to samo. To od razu Wam powiem, bo jakby stwierdziłem, że zrobimy akurat Dirty Martini, a nie wódkę martini. A różnią się tylko i wyłącznie jednym składnikiem, czyli po prostu zamiast w wódce KC007, tak to się też gdzieś tam potocznie nazywa, jest wódka, a w Dirty Martini jest po prostu gin. A gin też bardziej lubię, więc robimy go po prostu na bazie ginu. I teraz on może być właśnie budowany, czyli możesz po prostu wlewać to do szkła i tyle, albo tak jak James Bond pijał, wstrząśnięty, a nie mieszany, więc właśnie zrobimy sobie wstrząśnięty, a nie mieszany. Więc James Bond, górą. Tak. Więc do tego będzie nam potrzebne właśnie gin. I no nie mamy jakby miarki barmańskiej, więc każdy z Was raczej w domu ma kieliszek. To jest kieliszek 25 ml bądź 20, więc nalewamy dwie takie porcje, a nawet 2,5, bo potrzebujemy 60 ml ginu. Boom. Oczywiście każdy gin kupuje sobie taki, jaki lubi. Tak, tak. Są jakieś... Są trzy lepsze, mianki, są gorsze. Znaczy 60 ml, no, 60, jak, czyli okay. Tak troszeczkę ten, nie? Dobra. Teraz dajemy wermutu, co prawda to też zależy, bo to może być wermut słodki, tak jak w tym przypadku biały, albo wermut delikatnie taki bardziej ziołowy, czyli extra dry bądź rosso, czyli ten taki czerwony. No, i jego dajemy 15 ml albo 20, inaczej, zazwyczaj proporcje są takie, że powinno się ich trzymać, natomiast ja uważam, że to tak jak z gotowaniem. Jak ktoś czasem coś woli lepiej, to robi to po swojemu, prawda? Tak, do smaku swojego, nie? I dajemy troszeczkę, bardzo troszeczkę, tak dosłownie 5 ml tej zalewy oliwkowej. Więc ja to tak zrobię o. Nie szkodzi, no dobra. Bo to jest deska. I to tak dosłownie troszeczkę. I teraz dajemy dużo, dużo lodu. Dużo lodu dajemy z kilku powodów i od razu propos lodu. To powiem Wam, że lód jest duszą koktajlu i tak jak czasem za barem słyszę te takie teksty, że na przykład, wiecie co, zrobię to ręką, słuchajcie, robimy to w domowych warunkach, a nie chcę tego robić. I Wy też lód ręką w domu raczej bierzecie, nie używacie łyżki barmańskiej, więc to nie będzie nam potrzebne. Ale wracając do lodu, słuchajcie, często się spotyka z takim czymś, że o, nie dawaj mi tak dużo lodu, nalej mi więcej alkoholu. Słuchajcie, to jest trochę niesamowite, bo prawda jest taka, że jak już Ci wleję lód do szklanki i on jest na full, a jednocześnie wlewam takie same proporcje, to ja Cię wcale nie chcę oszukać, ale druga rzecz jest taka, że ten lód musi być na full i w shakerze po to, żeby go schłodzić, i w szklance po to, że jak ja Ci dam dużo lodu i wleję ten koktajl, to on trzyma temperaturę i on się nie rozwadnia. Jak ja Ci dam trzy kostki lodu, bo Ty myślisz, że ja Cię chcę oszukać, ja Ci wleję ten koktajl tam, gdzie są trzy kostki lodu, no to on się rozwadnia. I potem przychodzi mi klient, mówi, że ja tu nie czuję alkoholu. Ja mówię, hello. Chciałeś mało lodu, to nie czujesz alkoholu, bo on się po prostu rozwodnił, tak? Więc to też jest kwestia takich gdzieś tam rzeczy. Czyli jak to się, ten lód topi, poczekaj, czy ja to dobrze zrozumiałam, czyli tak. Jak ten lód się topi, to rozwadnia alkohol, a w momencie, kiedy jest dużo lodu, to on trzyma temperaturę i nie rozwadnia się tak szybko, oczywiście, bo się rozwadnia, nie? I zdążycie wypić alkohol, no tak. Super! Słuchajcie, szejkujemy, bo mimo wszystko ten lód się roztapia, więc nie ma co gadać, tak? Więc wyszejkujemy sobie. Dobra, to jest shaker bostoński, szkoda, bo czasem lubię pofisiować na tych shakerach, jak już rzucam to
to lubię taki inny rodzaj shakerów, ale ten jest też w porządku. No i dajemy dużo lodu, tak? Dajemy dużo lodu. Chociaż nie, do Dirty Martini, słuchajcie, nie daje się w ogóle lodu. Ten lód akurat tak napomniałem a propos tego, że go nakładałem. Ale tutaj już lodu nie dajemy, bo to jest koktajl, który właśnie, on się już rozwodnił w tym shakerze, tak? Delikatnie. I miał się rozwodnić ze względu na to, że tu jest tylko gin i wermut, czyli same alkohole. No i oczywiście szklanka powinna być tak zwana martiniówka. My mamy szampanówkę, więc ona tak jakby nie jest do końca napełniona, ale to też nie ma żadnego... To są, słuchajcie, warunki domowe, ale jak dokładnie macie te martiniówki takie ładne, to wtedy wygląda to przepięknie. Tak, no i do tego, słuchajcie, dajemy oliweczkę, którą uwielbiam właśnie w tym koktajlu. Jest taką fajną perełkę, bo ona i nadaje fajnego smaku w środku. No i ten koktajl to jest tak zwany aperitif, czyli on jest... wytrawny, jak pijesz, nie, jednak i jak pijesz ten koktajl, no i on jest delikatnie wytrawny, no to pod koniec po prostu on, ta oliweczka, słuchajcie, wchodzi tak, że to jest właśnie ten moment, gdzie ona jest po prostu najlepsza. Damy tą jedną, bum. I nie mów, że to mam spróbować. I to tyle, tak naprawdę, prosty koktajl, jakby tak jak mówię, nic nie, tutaj nie trzeba było nie wiadomo kombinować, a zupełnie jest inny. Także tak, możesz spróbować sobie na początku, jak ci smakuje, ja też zaraz spróbuję, ocenię, zobaczę, czy dobrze to zrobiłem, tak naprawdę. No to jest już takich wytrawniejszych, takich... Dobry. Nie jest dobry, na pewno dobry. Tak. Nie jest jakiś... wytrawny, więc kto lubi słodkie koktajle, to niekoniecznie, bo tu nie ma żadnego elementu słodkiego, ale jest wytrawny, pyszny. Jest mocny, no. Mocny, wytrawny, dobry koktajl. Tak, taki dla panów, dla kobiet też. Co prawda, tak jak mówię, nie każdy te wytrawne lubi, więc... Ale zaraz będziemy robili jeszcze inne. Tak. Dla każdego coś miłego. Mhm. A będziemy robić różne koktajle, zauważcie, z tych samych składników, które mamy. Okej, okay. Robimy następny. Mhm. Następny jaki? Następny trzeba będzie przebyć shaker na pewno. Dobrze. Chociaż to możesz to zrobić, ja już tutaj będę gadać. Drugi możemy zrobić, też będzie shakowany, ale to już będzie tak zwany... Niech będzie, no dobra. Raczej tego nie robić? Raczej, nie. Czyli, no dobra, czyli tak odpowiadasz na twoje pytanie. Myślisz, że tak, szejkuję koktajl, tak? Wleję i wtedy do tej stacji, gdzie mam lód, który tam oddaję ten, tak? Nie, to absolutnie tak się nie robi, słuchajcie. Dobra, czyli lód zawsze musi być niestety świeży. Dobra, tak, twój błąd. Tak, mało tego, to ten, wracając do tego koktajlu, to on był troszeczkę... Jednak czuć, że on jest rozwodniony z innego powodu, czyli takiego, że to jest ten shaker bostoński. Najpierw się schładza te składniki, które są, tak jakby kładziesz sobie, tak jakby, nie wiem, jak wam to pokazać, no ale jest jeden shaker, gdzie jest lód, na drugi się kładzie drugi, tam się leje tą całą bazę, on już się schładza, potem się odlewa tak zwaną wodę lodową i się szejkuje. A my tak jakby nie mogliśmy tego do końca zrobić, więc wyszejkowaliśmy tą tak zwaną wodą lodową, ale akurat spoko, bo i tak mniejsze szkło, więc jakby to nam nie przeszkadza. Drugi koktajl będzie nazwany i to jest bardziej orzeźwiająco słodki, czyli tak zwany Gin Basil Smash. I on jest fajny, to jest też taka propozycja, którą stwierdziłem, że wam tutaj przygotuję z kilku powodów. Jedną jest taki, że zazwyczaj kojarzymy jakby, nie wiem, koktajle na bazie mięty jakieś tam, wiecie, mojito, kajpiroszka czy coś w tym stylu. A mało kto, tak mi się wydaje przynajmniej, pija bądź próbował właśnie koktajle na bazie bazylii, która też jest fajna, orzeźwiająca i nadaje nam takich fajnych aromatów też, powiedzmy, wytrawnych, może nie do końca, chodzi mi o takie pieprzne, delikatne, przyprawowe. Tak. Więc tak jak wcześniej robimy sobie gin i teraz ty możesz zrobić. Zrobimy tak, że ty go zrobisz. I nalej tam 60 ml ginu. Czyli ty, czyli 60. Czyli dwie i troszkę. Może mogą być dwie, bo tak naprawdę może być z 50. Dobra, robimy. Z 50. Dwie. Tak. Boże, ręce mi się, słuchajcie, trzęsą. Raz. Bum, raz. Ha! Dwa. No jest okay. Możesz, jeśli masz ochotę, to tak, ale nie za dużo, bo no, żeby za on nie... Dużo? Nie, jest okej. Okay. Jakby inaczej. Dobrze. Jest w porządku. Po prostu dwa będzie gdzieś tam mocniejszy. Powiedz. Tak. Tak, dzień będzie smaczny. I to dajemy syrop cukrowy. My w tym przypadku mamy syrop brzoskwiniowy, ale to jakby chodzi o jakikolwiek syrop, czyli chodzi o to, żeby po prostu był on słodszy. Ile? Tak? Jeden kieliszek może być. Nawet troszeczkę mniej niż ten jeden kieliszek. Dobrze. O tak, no. Dobra. Bum. I takie syropy można kupić, czy też samemu? Można kupić je wszędzie. Mało tego, czasem warto robić samemu syropy, bo tak jak na przykład tutaj lubisz gotować i tak jak dużo z was na przykład, to ja generalnie jestem magikiem, to chyba już wiecie, ale tak z ciekawości, tak sobie pomyślałem, że kiedyś lubiłem grać
takie różne gry RPGowe i w ogóle alchemia, jakieś takie rzeczy. Tak. I teraz jak robisz te syropy, albo generalnie jak gdzieś tam robisz te koktajle, już tak czasem, no właśnie w tym lepszym środowisku powiedzmy, gdzie masz ten sprzeciw, możesz się tym pobawić, możesz coś zinfuzować, no to jest taka trochę alchemia, słuchajcie, więc naprawdę bardzo fajnie się robi te syropy, bo możesz połączyć jakiekolwiek smaki, po prostu tylko ci przyjdą do głowy, jakiś rozmaryn z czymś tam to tak, zrobić, tak. Więc naprawdę niesamowite te syropy można zrobić. No i to też na wyróżnia. Na bazie wody i cukru. I to też wyróżnia, słuchajcie, bary, w których napijesz się koktajli, których w domu nie zrobisz, bo po prostu oni robimy tak zwane prepy, które pozwalają na to, że zrobimy z różnych fajnych składników i to mamy, a ludzie tego po prostu nie robią, mało tego, takich różnych fajnych syropów po prostu w sklepie nie kupisz. Czyli co, no. W końcu musimy iść do tych barów? Zapraszam, oczywiście, słuchajcie, to mała reklama, no słuchajcie, że wiecie, jako ten barman miał kogo obsługiwać, prawda? To też tak. Oczywiście pół żartem, pół serio. Dobrze, mamy syrop cukrowy i mamy, znaczy mamy syrop jakiś, tak, w tym przypadku wrzoskiniowy i mamy gin. Czyli musimy teraz uzyskać balans, więc dajemy soku z cytryny. Troszeczkę więcej niż syropu, po to, żeby on nie był... Czyli praktycznie cały. Czyli cały, tak. Cytryna zawsze spoko, bo ona też w porównaniu z bazylią, ona nas orzeźwi. To ma być koktajl słodko orzeźwiający, więc tej cytryny dajemy troszeczkę więcej. My mamy tutaj czyli tyle wystarczy. Sok naturalny w 100%. Tak, i to tylko po to, żeby nie musieć wyciskać tej cytryny, a to jest naprawdę spoko zamiennik, słuchajcie, no jakby po prostu 100% wyciśnięte cytryny, a mniej się zabawy, że tak powiem, nie? Więc naprawdę w domowych warunkach jak najbardziej, nie? Mamy to i teraz dajemy bazylię. Teraz bazylię możesz brać śmiało z łodygami, jeśli masz ochotę, nie musisz, czyli możesz to zrywać sobie jakkolwiek chcesz. I jeszcze jedna ważna rzecz, właśnie ci mówię, że od dołu to odrywamy. Dlaczego? Dlatego, że teraz jak zerwiesz szczyt, to ten szczyt może nam się przydać do dekoracji, a ty go zerwiesz, to ja nie będę miał czym tego dekorować na przykład. Nie? Więc no jakby zrywasz, zrywa. I tej bazylii dajemy dużo, czyli weź sobie nie jeden listek, a kilka. Rozumiem. Mówiłem ci, że możesz dawać łodygi, nie musisz, ale dajemy je po to, żeby one jeszcze więcej dają nam tego zielonego koloru, który gdzieś tam powinien ten koktajl załapać. I teraz możemy to wrzucić od razu, ale warto jeszcze jedną rzecz zrobić, czyli uderzyć, bum, tą bazylię po to, że ona teraz te aromaty, te olejki eteryczne po prostu tutaj daje. Dobrze, daliśmy gin, daliśmy to, syrop cukrowy. Cytrynę, tak. Bazylię. I to wszystko tak naprawdę. I nie, jeszcze troszeczkę wody niegazowanej. Mamy jakąś? Nie tak. Mamy, tak? Mamy. Tak, tak, dobra, to ty daj, a ja dam tutaj już lodu. Wodę niegazowaną. Troszeczkę, tak, po to, żeby... Ile? Bo mam tylko to przefiltrowane. No to właśnie, dobra, i już, i to tyle. I to wystarczy, chodzi o to, żeby po prostu akurat starczyło nam na tą szklaneczkę, a oprócz tego... Po to, żeby go właśnie rozwodnić, ale specjalnie. Rozwadniamy go po to, żeby on był też orzeźwiający, bo jakbyśmy dodali jakiegoś toniku czy coś innego, to już zupełnie zmienia smak, a woda po prostu nie zmienia smaku, tak? A troszeczkę rozwodnia. Szukam góry, nie wiem gdzie ona jest. Bum. No i teraz jak już robiłaś, no to teraz szejkuj, czyli złapiesz sobie tako, tak? To musisz trzymać, żeby ci nie opadło, no i lecisz. I dajesz. I muzyka. Tak. Jest takie jak w środowisku barmanów. I co, taka prawda? Zależność, że jak się szejkuje, to jest ten taki moment troszeczkę dla barmana, gdzie po prostu się patrzysz w kamerę i wtedy tam ludzie, no powiedzmy, że biją brawa, tak mamy w swoich tam powiedzmy konkursach czy coś w tym stylu, tak? Ale to jest ten moment taki, gdzie właśnie, gdzie jestem, tak. Tak, no dobrze, no to teraz dajemy lodu do szklaneczki. A, czyli tu? Tak, z tego dajmy. No tak, dużo lodu, czyli daj... Znaczy, to nie musimy aż tak dużo, daj trzy, okej, niech będzie. Bo musi nam na następne drinki. I teraz przelewa. I to tylko tak się trzyma? Trzymaj, bo on ci może po prostu... Tak. No dobrze, do końca, no, do końca. Wow. I generalnie jakby ten koktajl, on też powinien być... I ten lód już wyrzucam. Tak. I on powinien być generalnie na kruszonym lodzie. Wtedy byśmy tej wody nie dodawali, bo ona by się właśnie fajnie to wszystko połączyło. No ze względu na to, że nie mamy kruszonego lodu, mamy kości, to robimy to. Mało tego, lód kruszony umożliwia jeszcze jedną fajną rzecz, że tak jak ja teraz to położę, to może ładnie wyglądać. Ale on teraz, jakby była większa szklanka, to on by pływał. A jak jest do końca lód, to fajnie można ubić i to też jakby nie jest tak, wiecie, w dole. No nie, tylko po prostu ładnie się utrzyma. Ale to już są takie szczegóły, słuchajcie, bardziej dekoratorskie, powiedzmy, tak zwany garnisz, ja garnirowanie koktajli. I może spróbować. A ta bazylia jest o tyle fajna, że teraz ten koktajl, jak weźmiesz się go napijesz, to jednocześnie czujesz też tą bazylię, tak, która jest na górze. No i to już jest zupełnie inny koktajl, jest naprawdę
O Jezu. Ten, no, mi ten, lepiej smakuje. Ten na pewno. Tak. To jest już pyszny, taki, że... ale ten jest odlotowy. Słuchajcie, no, zapamiętajcie ten, tak, bo on jest naprawdę spoko. No i tak już nie, absolutnie nikomu tutaj nic nie narzucając, ale mimo wszystko tamten jest bardziej męski, ten jest kobiecy. Tamten jak dasz dla kobiet, niektórym posmakuje, ten jak dasz jakiejkolwiek kobiecie, zawsze będzie... Jest twoja. Jest sztosik. Ale no? Słuchajcie, jeszcze poczekaj. Okay. Jest rzeczywiście tak, że jak piję, tu Miłosz dobrze mówi i mam nos przy tej bazylii. To też ci nadaje tego zapach smaku. Zapach i smak jednocześnie. Tak. Jest no przepyszny. Matko, ty moja, co my tu propagujemy? No, ale jest przepyszny. Tak. Oj, cuda. No dobrze. No i co, lecimy dalej. Lecimy dalej. No to drugi możemy zrobić... Oj, będzie fajny wieczór. To było tak, był wytrawny, jest teraz orzeźwiający, to teraz znowu super. Wrócimy do wytrawno-słodkiego. To jest ciekawy koktajl, który będziemy robić, no. Ale to będzie tak zwany twist. Twist to jest po prostu... No tak jakby troszeczkę inna forma tego koktajlu, a inna forma będzie dlatego, że będziemy robić Negroni. Negroni to jest wytrawny koktajl na bazie ginu, wermutu i Campari, czyli takiego aperitif na bazie ziół, którego nie mamy, ale mamy właśnie tego Aperola, o którym Wam mówiłem i to jest też aperitif na bazie skórki z pomarańczy, więc on też jest powiedzmy gorzki, chociaż nie do końca, bo Campari jest gorzkie, a to jest takie gorzkie i przychodzi w słodkie, więc on nie będzie taki, jaki powinien być. Ale nawet nie wiem, czy nie będzie lepszy, tak właśnie troszeczkę dla Ciebie, dla mnie, tak, jest taki zbalansowany, nie? Że jest właśnie taki nie za mocno wytrawny, a przychodzi w takie fajne nuty. No i do tego potrzebujemy wtedy ale takiego szkiełka. Ale poczekaj jeszcze sekundę, ale poza tym słuchajcie, ja myślę, że jak będziemy robić takie drinki w domu, to jest zawsze takie, wiecie, my już nie musimy się trzymać w domu tych receptur, których Wy się musicie trzymać w barach. Więc my możemy też dawać sobie upust twórczy, ale tak, dobra, róbmy ale ten trzeci. Propos tego, co powiedziałaś, to mimo wszystko musimy się trzymać pewnych receptur, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jeśli się ich nie będziesz trzymać i dasz czegoś za dużo, to on po prostu nie będzie smakowało tak, jak my na przykład pokazaliśmy to na filmie, no nie? Bo jak dasz więcej na przykład ginu, no i ty nagle próbujesz i nie czujesz na przykład tak bardzo tej bazylii, jak powinieneś, albo nagle on po prostu jest mocny i myślisz sobie, gdzie ta słodycz? Ona mówi, że to jest słodkie, a wcale nie jest słodkie. Nie dziwię się, jak czuć, wiesz, procenty, nie? Więc jakby proporcje są po to, żeby te bilansowały się, tak, te ale oczywiście, te smaki. Czyli jeśli już nie chcesz się trzymać tych proporcji, to możesz dać, nie wiem, podwójne, tak, gin, ale wtedy podwójną na przykład ten likier czy cokolwiek, co dodajesz, tak? Czyli po prostu, żeby to zachować trzymamy balans, się, ale... słuchajcie, proporcji, tak. Wymazuję to, co powiedziałam, ale tak. To jest, słuchajcie, pyszne. To tak, jest pyszne. To robimy dalej. Robimy dalej. Drugi koktajl będzie budowany, czyli dajemy tam lód. Nie chcecie nic mówić, trzeci. Szklęczka jest taka średnia, dlatego, że powinna być okrągła, żebyśmy to mieszali, bo będziemy tak zwane robić stylowanie, czyli właśnie po prostu mieszanie, nic prostszego, tylko po prostu jakieś nasze takie barmańskie, jak to się mówi, malenkratury, nie, jak to powiedzieć, tak, takie jakieś określenia powiedzmy. Wszystkiego po 25 ml, czyli 25 ml Aperola bądź Campari, generalnie powinno się dać Campari, tak jak powiedziałem, my dajemy Aperol, 25 ml ginu, i 25 ml wermutu wytrawnego. My mamy słodki, też będzie ok. I dużo lodu. Dużo lodu. Ta szklęczka, tak jak mówię, ona nam trochę utrudnia, bo tak. I tutaj lodu już na full. Na full dlatego, że my to będziemy mieszać i on to się musi rozwodzić, a to już jest tylko sam alkohol. A jeszcze musimy to wymieszać. Dobra, nawet na razie starczy, bo to wymieszamy, ja to wymieszam tą stronę, żeby było na wygodnie po prostu, żeby się wymieszać. Właśnie, to jest to, o tym mówię, czyli ta szklaneczka, ona jest niewygodna, powinniśmy to szybko mieszać po to, żeby... A może ja ci dam wino? Tak? No to jak mamy, no to może faktycznie krótko. Bo to tak, no nie działa do końca, o. Ale faktycznie mamy, no to dawaj, to ja to szybko, słuchajcie, przyleję. Jakbyście kiedyś, to tak jak masz kubek herbaty albo coś i chcesz to przelać i nagle lejesz, a to wszystko ci leci tutaj, to słuchajcie, uwaga, prosty, szybki ruch i szybciej tym lepiej. Tak mówię z ciekawości, bo niedawno właśnie kolega widziałem, jak leje tę herbatę, to się leje i im wolniej, tym gorzej tak naprawdę, więc szybki ruch, bum i mam przelać. Zobaczcie, ani kropli nie uronił, a ważne tak. To jest przy alkoholu. Okay. No dobra, słuchajcie, nie będę tego mieszał nie wiadomo jak, bo i tak to gdzieś tam się nam aż tak bardzo nie rozpuści, po prostu dodamy, nie będziemy dodawać lodu po to, żeby on się właśnie w trakcie rozpuszczał. I to tyle, słuchajcie, no szklanka z niższej na wyższą, więc znowu wygląda tak, jakby było mało. No ale to jest taki koktajl, którego też samo w sobie jest mało go generalnie, nie? Bo to jest tak jak na przykład
old fashion czy coś w tym stylu, czyli tak naprawdę po prostu ta 50 tutaj w przypadku na 75 ml i to tyle, z tym, że to jeszcze musimy uzupełnić skórką z pomarańczy, która też jest ważna. Obieraczkę potrzebuję, jest gdzieś tutaj. Tak. Skórkę z pomarańczy, którą warto oczywiście obierać i nóż jeszcze, jak Cię mogę prosić, czy coś obok, nóż. To oczywiście obieramy ją nad kieliszkiem po to, żeby, znaczy nad kieliszkiem, nad szklanką. Ojej, od razu mi wpadło, dobra, wyjmiemy ją sobie. Wyjmiemy ją sobie po to, żeby ją jeszcze ładnie przyciąć. To już akurat oczywiście nie trzeba tego robić, ale gdzieś tam z przyzwyczajenia i z tego, że uważam, że jak już ten koktajl jest podany, jak już jest ładniej koktajl, podany, to on od razu inaczej smakuje, więc lepiej czasem tą skórkę wziąć. I jeszcze pyk, robimy coś takiego po to, żeby te olejki, my tego nie widzimy teraz, ale one generalnie lecą na szklankę i zaraz dadzą nam to, co z tą bazylią, czyli jak ją podniesiesz, już generalnie możesz spróbować, taką właśnie mniej więcej wygląda, fajny. On powinien być czerwony, teraz jest bardziej pomarańczowy ze względu na tego aperola właśnie, nie? Spróbuj. Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem, że lepiej pić mniej, ale za to coś wyśmienitego, ładnie podanego, no i przede wszystkim nieprzeciętnego. Pachnie. No, pachnie fajnie. Po prostu świeżo. Bardzo. Tak, świeżo i ta pomarańcza wyciśnięta. No sam zapach tego. O rany. Ale dobre. To już nie jest takie słodkie, jest wytrawne bardziej, ale ta pomarańcza, ja uwielbiam pomarańcz, pyszny jest. Dobry, no nawet nie wiem, czy nie lepszy z tym aperolem jednak, nie? No, pycha. Tak, no jest taki idealny, jest taki właśnie, ale to, ja mówię, właśnie, że on jest wytrawny, ale zobacz. Powiem, który najbardziej mi smakował. No tak, tak. No dobra, i mamy ostatni. Jest moim koniem. Co do tego jeszcze powiem, że fajnie w tych koktajlach wytrawnych, dlaczego też je lubię? To lubię dlatego, że jak pijesz te słodkie koktajle, okej, tam można się gdzieś tam jakiś nutek fajnych dobyć, ale w tych wytrawnych jest fajne to, że pijesz, czujesz tą wytrawność i ona delikatnie, tak jakby tam jest kilka smaków, tak jakbyś gdzieś tam sobie zauważyła, że najpierw jest taki boom, jest delikatny ten, ta wytrawność, potem to przechodzi w słodycz i zostawia taki fajny finish właśnie teraz tego wermutu, czyli jakby tak, czuć po tak kolei ja te wszystkie rzeczy i to jest spoko w tych wytrawnych koktajlach, moim zdaniem. W sensie jest to bardziej odczuwalne niż po prostu w słodkich na przykład. Tak, nie? Ale to masz rację, bo ja w tej chwili też, jak mówiłeś o tym, to zauważyłam, że teraz też czuję tak najbardziej ten wermut. No. Czyli tu masz te trzy smaki, tak jakby, tak jakbyś to, które tak się powoli odkrywają, więc to jest super, nie? Super. No dobra, to let's go, robimy ostatni koktajl, to jest tak zwany sourek, sour, wódka sour, whisky sour, jakkolwiek to nazwiesz, możesz to robić na wszystkim, tylko znowu będę potrzebował shakera, więc znowu trzeba przepłukać to się, ja też to dać radę, dobra. A sourek to jest koktajl na bazie jakiegokolwiek alkoholu, bo to można robić na ginie, na rumie, na wódce, my zrobimy na wódkę, dlatego że jeszcze jej nie używaliśmy. Ale słuchajcie, tak a propos, to zwróćcie uwagę, że jednak jak robicie inne koktajle, no to trzeba przepłukać ten shaker, żeby te... Tak, tak, nie no, jasne. Te smaki się nie przenikały. Dobra, lecimy dalej. No dobra, to czyli na bazie jakiegokolwiek alkoholu. Moglibyśmy to zrobić na ginie, moglibyśmy... No dobra, nie na wermucie na przykład, okej, okay, tu bardziej mi chodzi o takie właśnie alkohole, powiedzmy... Mocniejsze i tak zwane house'y, powiedzmy, tak to się nazywa, czyli takie te wszystkie bazowe alkohole, nie? Mocniejsze procentowe, no bo taki wermut czy w tym przypadku ten aperitif to są takie, powiedzmy, dodatkowe te, nie? Tak. Które się tam dobuzują. Mi chodzi o takie bazowe, czyli rum, whisky, wódka, gin, tequila czy coś w tym stylu, nie? Nawet ja to kumam. Tak. I teraz tak, tutaj musimy dodać sobie 50 ml wódki. O, tutaj mamy purer w ogóle, więc powiem Wam ciekawostkę, też go włożyłem z jednego powodu. Czyli takiego, że te purery pomagają mi jako barmanowi zrobić jedną rzecz, czyli taką, że ja nie muszę używać już miarki w tym momencie. Tylko ten purer jest nie tylko po to, że łatwiej się to leje, tak? Tylko jest po to, że jeśli ja będę go lał, to jedna sekunda to jest 10 ml. Czyli ja teoretycznie... Właśnie, każdy myśli, że Wy... Tak, oszukujemy, albo że naleliśmy Ci mało. Albo że nie tyle, że jak miarkę wokół. A no widzisz. Jak ktoś ile jest purera, to powiem jeszcze jedną rzecz. Zazwyczaj będziecie mieli go tam znacznie więcej tego alkoholu niż normalnie. Mało tego, jak barman Ci leje z purera, to ile Cię polubił i o ile ta rozmowa jest taka też w porządku, to prawdopodobnie naleje Ci więcej. Bo jeśli jest menadżer i on Ci leje i on Ci potem doleje, to ktoś może zobaczyć, że nalał Ci, że jest za dużo, powiedzmy.
A tutaj oni nie zobaczą tego, że jest za dużo. Mało tego, dla mnie to jest wygodne. Dlaczego? Dlatego, że mogę sobie zrobić na przykład, jak się dasz mi chwilkę miejsca, tak, że po to mam ten purer, że jak już rzucam sobie na przykład, to mogę zrobić jakieś fajną rutynkę tak zwaną. Czyli mogę go sobie, nie wiem, jakoś przełożyć, bum, odwrócić, nalać i przez to, że mam go tak i teraz liczę, już jest 5 sekund, bum, mamy 50 ml. Możemy to sobie nawet sprawdzić z ciekawości, tylko że nie mamy kilisz. Dobra, przelejemy go sobie tutaj. No i w tym momencie mamy 1,25. No i nie mam jakby gdzie znowu tego przelać, ale no jakby musimy wierzyć na słowo, już się trochę tam nalałem tych wszystkich alkoholów i mamy drugą. Czyli jakby nie dość, że możemy zrobić fajny ruch, to jednocześnie możemy po prostu też no jakby po prostu lać z ręki, że tak powiem. Czego generalnie się tam nie pozwalają ci menadżerowie, ale ja ich się czasem nie słucham, bo mówię, słuchaj, albo chcesz jedno, albo drugie, tak? Albo ci będę rzucać i robić fajne show, albo będę ci lał z ręki, więc zawsze gdzieś tam fajne rzeczy można zrobić. Dobra, druga rzecz jest taka, że dajemy 25 ml soku z cytryny, czyli właśnie taką jedną taką, bum, jeden kieliszek, tak? I dajemy syropu cukrowego, znaczy cukrowego, jakiegokolwiek, tak? Zazwyczaj powinno się dawać cukrowego, dlatego że on jest bezsmakowy, tak? Tak jak dajemy teraz brzoskwiny, taką będzie już zupełnie inaczej smakować. I teraz najważniejsze, co powinniśmy dać, to jest angostura, której nie mamy. Angostura to jest bitters, czyli jak mamy alkohole, mamy likiery, wermuty, bla bla bla, to mamy jeszcze bittersy, czyli takie bardzo mocno na spirytusie skoncentrowane różne zioła, na przykład angostura ma tam chyba z 87 ziół zalane spirytusem. Aha. No i to jest tak zwany bitters, czyli daje dosłownie dwa dasze, czyli tak zwane kropelki, powiedzmy, tak? No i one już bardzo mocno ci zmieniają smak, czyli nadają ci balans między tym słodkim a kwaśnym. Czyli czasem jak tak, nie wiem, pijesz ten koktajl, mówisz, kurczę, za słodki, no to podchodzisz do barmana i on ci, nie wiem, nie doleje wody, czy tam nie zrobi czegoś tylko innego, daje tylko da ci angusturę i ona od razu jakby balans, na przykład, zmienia. Nie? To był głupi przykład generalnie, ale on po prostu do tego to służy, nie? Do nadania tego balansu, bo w tym momencie, tak jak mówiłam, będzie już też inaczej smakowo. I co dajemy? To dajemy białko, jajka. To jest fajna rzecz. To będzie nam potrzebne. Serkę? Tak, właśnie, no. A czy tutaj coś mieliśmy? Dwie czy jedno? Tu mieliśmy... to jest... To jest chyba czyste, bo to przelaliśmy. Tam coś jest. Aha, przelaliśmy. A okej, no dobra, to weźmiemy to. Pamiętasz, to drugie tak, szklane. Tak. Jedno? Bierzemy białko, jajka. Jedno, czy wystarczy, no. Jest, bum. I dajemy białko. I po co dajemy te białko? Białko dajemy po to, żeby zrobić piankę. No i rozwaliło mi się trochę, ale tyle białka wystarczy akurat na ten jeden koktajl, bo to nie musi być całe. Dobra, niech to sobie spłynie. O, bum. Ja wiem, który, bo ja piłam. To na razie odłożę. Piłam. I białko dajemy po to, żeby mieć piankę. Po to, żeby on też ładnie wyglądał generalnie i po to, żeby... W sumie to chyba tylko dlatego tak naprawdę, bo to niby ten smak ci zmienia. Bardziej chodzi też o konsystencję niż o smak. I przez to, że dajemy białko, teraz na przykład nie dajemy już lodu i nie szejkujemy, dlatego że najpierw musimy zrobić tak zwanego dry shake'a, czyli szejkowanie bez lodu, właśnie po to, tak jak z tą mąką, żeby ją napowietrzyć, słuchajcie, tak? Tak, to teraz szejkujemy, po prostu ubijamy te jajko, bardzo chwilę, białko, troszeczkę, już jest pianka i teraz dajemy lodu po to, żeby schłodzić pokaż, po prostu. Zobacz, jak już jest pianka. No wiadomo, nie? W sensie jak te białko, nawet jakbyśmy to wyszejkowali z lodem, to ona by była, ale teraz jest większa, a poza tym jakby nie rozwadniamy tego koktajlu, tak? Bo teraz daj, no jeszcze musimy mieć, albo jeszcze zostaw do szklanki, więc daj ostatnią. I już możesz tutaj lód nakładać do tej szklaneczki, a ja tutaj będę już szejkował szybciutko i przelewał. Całą szklankę. Tak, już krótko, to będzie ostatni koktajl, albo za ostatni. No i... mam mokrą rękę, dlatego nie lubię tych shakerów, bo one są jakieś takie nieporadne troszeczkę. No ale mamy jaki mamy. No i lejemy i ono od razu, ta piałka nam się zaraz ukształtuje. I tutaj też dajemy pomarańczkę. Okay. Pomarańczkę, bum, też sobie to weźmiemy ze ścika tak zwanego. Bum. No jak mamy jakiś fajny owocek, to też możemy nawet to jeszcze inaczej, nawet nie, może nie owocek, po prostu też damy troszeczkę tej bazylii, ale już tak bardzo malutki, takiego małego, taki mały szczyciek, tak subtelnie go sobie położymy tu.
nie tak. Oczywiście też bary są wysokie. To jest tak nisko, muszę się nachylać, a powinienem mieć to przed sobą. No dobra, no wyszło tak. Powiedzmy, że jest okej. Okay. Oczywiście nie, to... no super wyszło, ale masz rację. A on jest biały, on powinien być generalnie też trochę innej barwy przez tą angusturę. No ale jest taki, jaki jest. Także możesz go sobie spróbować. Oceń pierwsza, oczywiście weź sobie łyczka. Dobrze. Tylko teraz musisz wziąć większego łyka. Pamiętaj, że wziąłeś samą pianką. Nie, wzięłam z alkoholem, bo tak myślałam. Okay. Tak jak piwo, nie? Mhm. Mhm. No i już będę miała dylemat, już teraz wiem, bo powiedziałam wam, że będę się zastanawiała, który jest. A ten na pewno jest chyba słodszy niż tamten, nie? Więc słuchajcie, moje faworyty to są te. No to dawaj, to kładź od lewej do prawej. Tak, to, te dwa. No. Czyli Jim Basil Smash, tak? Ten z bazylią. Tak, ten pierwszy, ten. To który pierwszy? Ten, tak jak stawiam. Aha, czyli od tej strony. Tak. Okay. No i na koniec ten. No tak, on jest na pewno taki... Bo on jest mocno nie dla wszystkich to przyjdzie też, no. Ale myślę, że on jest dobry. To nie jest kwestia, słuchajcie, że on jest zły, tylko... no. Nie, no nie dziwię się. W porównaniu w ogóle to też takie zestawienie zrobiłem, że faktycznie no jakby nie dziwię się. Nie każdy lubi te Dirty Martini. A zwłaszcza w porównaniu z takimi słodszymi, fajnymi koktajlami. Jeszcze jak tutaj wiecie, bazylia troszkę tej pomarańczki, więc to w ogóle robi robotę, nie? Więc tak, bo... Niż taka jedna oliwka. No to na przykład. Zdecydowanie nie chcę być Jamesem Bondem. Mhm. Proszę bardzo. Natomiast muszę wam powiedzieć, że te kupiły mnie głównie aromatami. Mhm, to, tak. Co wspomniałeś. Właśnie aromat bazylii, aromat pomarańczy. I to po prostu nie dość, że masz te, czujesz, jak to pachnie cudownie, no to jeszcze masz przyjemność po prostu i picia, i no masz po prostu przyjemność na 100%. Tak. No, no słuchajcie, drinki rewelacja. Ja mam nadzieję, że wam się podobał ten nasz film, taki nietypowy. Miłosz tu pokazał, on potrafi dużo więcej, my tutaj w warunkach domowych. Ja mu nawet nie pozwalam rzucać butelkami, bo nie chcę, żeby mi tu podłogi uszkodził. Ale myślę, że zrobimy taki film jeszcze o tych tipach, czy zapraszam, nie bardzo? Do barów nawet, albo do naszej szkołki barmańskiej. Tam moglibyśmy się pobawić bardziej, nawet tam może sobie coś nagrać wtedy, a będzie więcej rzeczy, które będę mógł wam pokazać, bo tak jak mówię, tutaj wiecie, no ja mogę wam opowiadać, ale to jest jedno, nie? A to, co moglibyśmy zrobić faktycznie, to jest drugie, nie? Więc jakby to jest to. Ja wam powiem jedną rzecz. Na pewno jakby mam nadzieję, że to, co wam pokazałem, jakoś wam się to, po pierwsze, że spodoba, wiadomo. A po drugie jakby przyczyni się do tego, że jak już sobie kupicie wódkę, to nie będziecie tego zalewać kolą. Oczywiście absolutnie nie neguję tego, bo sam tak pijam, prawda? Natomiast chodzi mi o to, żebyście, jakby wiecie, macie troszeczkę inną perspektywę, bo tak naprawdę, no dobra, wystarczy białko, jajka, cytryna, koniec, nie? Tak. Wiesz o co? I okazuje się, że parę że razy... Mało jest... tego, czasem sobie myślisz, kurde, nie ma coli, nie ma czym zapić, nie? Bum, no co za problem, nie? Kurczę, białko, jajka, sok z cytryny, albo... syrop cukrowy... który też jakby możecie sobie zrobić sami, no nie? Bo to, że my mamy taki, to nie znaczy, że wy musicie iść do sklepu i go kupować. Nie wiem, możecie wziąć sobie, nie wiem, 100 gram cukru, 100 ml wody, coś 1:1, wyblendować to i masz syrop cukrowy. I nie musisz iść do zapojkę do sklepu, tylko możesz sobie zrobić sauerka na bazie ginu, jeśli nie masz wódki. Jak masz wódkę, to na wódce, czy cokolwiek innego. Dodasz do tego jakiegoś likieru, bo być może masz w domu. To jest jeszcze lepsze, nie? Tylko wtedy trochę więcej angostury, bo cytryny, żeby to nie było za słodkie, nie? Ale chodzi mi o to, że zobaczcie, 4 alkohole tak naprawdę. A można i to podejrzewam, że jeszcze więcej byś mógł zrobić. Nie, no jasne. A poza tym, słuchajcie, czasami pieczemy coś, zostaje nam białko. Co tak. zrobić z tym białkiem? Tak. No to dziewczyny, jak gotujecie, zostaje wam białko, to nie róbmy bezy kolejnej. Zróbmy sobie drinka. Sobie teraz... albo mężowi powiedz, zaćkań, proszę, nie? Na pewno się ucieszy bardziej niż ciasto, czasem mam wrażenie, nie? Albo to będzie taki dobry, dodatkowy bonus. Albo bonus właśnie, ale dlaczego mężowi? Sobie i no tak, mężowi. Tak dla jaj, wiesz, no wiadomo, nie? Ale to tak... To dobrze. Tak żartem pół serii. Słuchajcie, my oczywiście teraz będziemy mieli przyjemność kosztowania tych drinków. Tak. Was zapraszam na kolejny film. Postaram się jeszcze kiedyś wam pokazać właśnie co Miłosz potrafi. Na razie, słuchajcie, pijemy wasze zdrowie. Trówko. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć.